Witajcie kochani, chciałem porozmawiać o bursztynie. Jest to kamień organiczny, a raczej zastygła żywica drzew iglastych, porastających tereny dzisiejszej Europy Północnej i Środkowej. Mam dla was 10 ciekawostek o tym wspaniałym wytworze natury, który licznie występuje i w naszym kraju. Ja nazywam się Karol, a to kanał Ezra Pro Arte. Bursztyn od dawna używano jako lekarstwo. Żywica bursztynowa zaklepiała zranione tkanki drzew, z których wypływała, umożliwiając ich regenerację. Nalewka z bursztynu dzięki właściwościom odkażającym chroni przed atakami bakterii, wirusów i grzybów. Z bursztynu w procesie suchej destylacji otrzymuje się olej bursztynowy. Jest on naturalnym środkiem antyseptycznym i dezynfekcyjnym. Zmieszany bursztynowy proszek z wodą lub olejem już w starożytności używany na dolegliwości żołądkowe, oczu, uszu oraz zębów. Leczono bursztynem także reumatyzm. Prostą i łatwą metodą rozpoznawania bursztynu jest jego waga i zapach. W przeciwieństwie do kamienia bursztyn będzie pływał w słonej wodzie, a podpalony zacznie się tlić i wydzielać tajemniczy, miły zapach. Stąd też jedna z jego nazw, Bernstein, to w językach germańskich kamień, który się pali. Wpatrując się w bursztyn, oglądamy nieskończone piękno barw, odcieni i upływającego czasu. Najstarszy bursztynowy amulet pochodzi sprzed ponad 30 tysięcy lat. Najlepiej szukać bursztynu tuż po sztormie. Szczególnie w wodorostach zaplątują się małe bursztynowe bryłki. Największe szanse na jego znalezienie mamy na wyspie Sobieszewskiej, w Łusce, Mikoszewie i Steginie. Na świecie istnieje ponad 60 gatunków bursztynu. Obok pięknego bursztynu bałtyckiego istnieje również bursztyn japoński, meksykański czy dominikański. Najbardziej ceniony jest bursztyn poławiany metodą tradycyjną. W ten sposób można znaleźć wyjątkowe okazy ważące blisko 1 kg. Brudzenie w wodzie do wysokości kolan pozwala na znalezienie najcenniejszych okazów. Największy okaz znaleziony w Polsce waży prawie 10 kg. Odnaleziono go w 1860 roku w okolicach Kamienia Pomorskiego. Jeśli mężczyzna jako pierwszy prezent podaruje kobiecie coś z bursztynu, to na pewno zaprowadzi ją do ołtarza. Bursztyn trafia coraz częściej do kosmetyków i jest podstawą zabiegów pielęgnujących ciało. Kremy z nim przeznaczone są do cery zmęczonej i wymagającej odnowy komórkowej. Smarowanie twarzy tymi specyfikami nawilża i natłuszcza skórę, przywracając jej jędrność i elastyczność i zmniejsza zmarszczki. W bursztynach bałtyckich mogą być zachowane ślady życia sprzed ponad 40 milionów lat. I to by było na tyle. Bursztyn to niesamowite źródło informacji, jak i piękna biżuteria. Widziałeś już 10 ciekawostek o srebrze i złocie? Nie? To zachęcam. Z mojej strony to by było na tyle. Pamiętajcie, aby obserwować nas na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Oraz nie zapomnij zasubskrybować kanału. Cześć!